Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj haul, znowu zakupy z Chin. Tym razem dużo takich gadżetów pozamawiałam ze stronki CN Direct. Przyszło mi tylko wielko siota, jakim otwieram, to nie było końca. Jak widzieliście, po miniaturce zamówiłam tyle okularów, bo tak sobie pomyślałam, jadę na wakacje i nie wiem, w których mi będzie fajnie, więc miałam do wykorzystania jakieś tam bony. Więc pozabawiałam sobie 5 par, aż okularów wzięłam. I teraz Wam się w nich przedstawię. Pierwsze okulary to są plastikowe, tutaj z białym takim wykończeniem, trochę takie kocie. I mi się ogólnie podobają, są bardzo fajne. Wiecie co, nie lubię, jak są tutaj te noski. Kiedy mam związane włosy i biorę do góry, w plastikowych jest to idealnie, a na wakacjach często zakładamy okulary na głowę, kiedy nie ma słońca i przytrzymują nam włosy. To jest taka magiczna opaska, więc plastikowe są super, a kiedy mam mojego koka bądź kucyka, cokolwiek, noski wyciągają włosy, zawsze pełno włosów wyrywam, także takie pierwsze czarne, plastikowe, z końcówkami białymi są. Ceny i linki oczywiście tych produktów zostawię Wam w opisie pod filmikiem. Strasznie dużo tego wszystkiego, nie zapamiętałam każdej ceny. Drugie są to takie świecące, widzę już palucha tutaj wzięłam, bo zdjęcia robiłam. Ciężko było ogarnąć zdjęcie z 5 parami okularów. Także takie są. Widzicie chyba okno, może trochę aparatu w nim, one takie o. O, teraz trochę widzicie, więc tak, też mi się podobają. Są tutaj noski, więc je pewnie rzadziej będę nosić, kiedy mam koka. O, już tutaj mi się jakiś włos bierze, ale złote, fajne. Myślę, że spoko. Kolejne okulary, tutaj troszeczkę chyba szersze są, albo mi się wydaje, ale są takie luźne właśnie. Fajne, że są luźne. Nie spadają, ale nie będą bolały za uszami. Zawsze mnie bolą za uszami, głowa boli za uszami od okularów, bo to jakoś tak ściskają. One są naprawdę spoko, luźne. I kolejne to są takie tutaj obramówki z kwiatuszkami i szkiełka są czarne, brązowe. Ojejku, to już takie brudne, bo je nosiłam. Troszeczkę się przybrudziły, ale również fajne. Chciałam takie właśnie z motywem jakiś różnych kolorów, to są takie kwiaty, tak, kwiaty. Także takie są kolejne okulary, już trzecie. Kolejne okulary, te już są tutaj mocniejsze, ale trochę takie jak męskie, chociaż powiem Wam, że trochę piją i mają noski, więc tutaj muszę rozszerzyć je trochę. Muszę sobie je ustawić, jeszcze ich tak naprawdę nie przymierzałam. Są spoko, tak jak na siebie patrzę, fajnie wyglądają, ale trochę będą piły, więc na pewno krótko w nich będę chodzić i mają noski, czyli również nie nadają się do koka, ale takie wiecie, takie, no takie inne. Takie policyjne ala, tylko bez tych odbijających się szkieł. Czarne też fajne. I już ostatnie, piąte okulary. Proszę bardzo, proszę bardzo. Efekt zachodzącego słońca. Proszę bardzo, możecie zobaczyć, jaki mam aparat. Chyba nie widać w tych okularach. Moje okno w salonie tak się prezentują. Również są bardzo fajne. Jedno, co tutaj trzeba sobie ustawić nos. Mój długi, wiedźmowy nos nie jest jakiś tam szeroki i wiecie co, tutaj troszeczkę boli z boku. Także trzeba mieć naprawdę malutki nosek, żeby te okulary nosić. Troszeczkę czuję, że z tej strony tutaj, z tej strony tutaj czuję, że będzie mi trochę piło, będę miała takie zaczerwienione. Nie to, że piję mega, nie da się wytrzymać, tylko tak troszeczkę wiecie, czujecie, że okulary są akurat z tej strony. Więc nosek powinien być naprawdę bardzo szczuplutki do tych okularów. Mój kartofel się nie nadaje, ale wiecie, na godzinkę można takie okulary sobie założyć. I również bardzo fajne na włosy. Fajnie również wyglądają. Takie okularki również wyglądają fajnie. Także 5 par okularów, 5 zamówiłam. Wszystkie z CN Direct. I jestem zadowolona z każdych
Oczywiście będą takie ulubione, ulubione, z noskami będą trochę mniej ulubione, ale ogólnie naprawdę bardzo fajne. Kolejna rzecz z Jedek, są to takie podręczne statywy, dwa zamówiłam w Daily Vlogu na DLM. Jeżeli nie wiecie, co to DLM, to pod filmem w opisie znajdziecie linka, to jest mój kanał vlogowy, mój i moich dziewczynek. Zamówiłam dwa takie ręczne statywy do aparatu, wygodnie w nich się kręci, naprawdę bardzo, bardzo wygodnie, ale moja córcia złamała, więc taki jest, wiecie, nie bardzo masywny, no taki delikatny, taki chiński, ale bardzo go lubię. Tak chciała mocno przekręcić, że po prostu go złamała. Więc zamówiłam dwa. Kolejna rzecz jest to kapelusz, słuchajcie, taki wielki kapelusz, jego trzeba uformować. Wiecie, no tak jak Wam mówiłam z okularami, jadę na wakacje i kupiłam córce kapelusz, pomyślałam sobie, że ja też sobie mogę zamówić kapelusz, tylko wiecie co, on taki trochę jest chyba przymały, nie wiem, jakoś tak trzeba go uformować, ala, tu kwiatek i idę na wyścigi konne, nie, na wyścigi konne, tutaj jestem jak na o, jak na wyścigi konne. Tutaj wyglądam jak kombojka. Nie no, jakoś tak, wiecie, trzeba ufalować go, żeby była taka o, mega śmieszne, trzeba go jakoś tam uformować, ale wiecie, można go pozginać i później go formować i jakieś tam parę zdjęć może być. Jeszcze ma gumkę. To dla dzieci by się przydało. Kapelusz taki biały, nieuformowany jeszcze, to jest kolejna rzecz. Jak wiecie, ja ćwiczę, nie miałam skakanki. Znalazłam skakankę, tutaj jest plastikowa, rączki są bardzo mięciutkie, takie wiecie, fajnie będzie chytać, więc będziemy sobie skakać z moimi dziewczynami, jak podrosną i się nauczą skakać. Na razie będzie mamunia skakać na skakance, żeby spalać te kolory, spalać ten tłuszcz. I tyle. Jest skakanka. Kolejna rzecz to jest lampa. Zaciekawiła mnie bardzo taka lampa. Zobaczcie, na aparat, ten co teraz nagrywam, zakładam lampę. Jak troszeczkę będzie ciemniej, to taka lampa ma mi pomóc, ma troszeczkę dać światła. Tylko że to jest 160 LEDowa. Że zobaczymy, jak będzie się prezentować. Otworzyłam ją i dotknęłam, to taki czuć plastik, taki chiński. I baterie, muszę akumulatorki sobie dobre kupić, żeby wytrzymało, bo zwykłe baterie do takich rzeczy raczej się nie nadają. Także spróbujemy, zobaczymy. Oczywiście dam Wam znać, jak ta lampa działa. Czy sprawdza się, czy nie sprawdza. Zrobię może jakiś filmik, gdzie będzie włączona. Lampa to jest kolejny produkt kupiony na C&A. Kolejna rzecz jest to maska. Taka czarna maska, bardzo popularne były te maski. Dziewczyny, inne blogerki polecały, więc zamówiłam sobie z kimś. Zobaczymy, jak ta maska będzie działać, jeżeli moje dzieci mi pozwolą. Bardzo chętnie chciałabym zrobić Wam również test tej maski. Kolejna rzecz jest to rolka do maszynki do pedicure. Ale wiecie co, nie mam tej maszynki. Tak mi się wydaje, że zamawiałam ją, ale chyba w drugim zamówieniu i ona będzie pewnie później, dużo, dużo później i chciałam już Wam teraz pokazać, także czekam na maszynkę. Na razie mam wkład tylko na piękne piętki. Zamówiłam sobie, to moja wina, zamówiłam sobie tutaj zamknięcie do obiektywu, ale aż takiego wielkiego obiektywu nie mam, więc tak naprawdę nie jest mi to potrzebne. No, mój błąd, niedokładnie zmierzyłam, myślałam, że to tak, wiecie, jak to na oko czasem, tak na szybkiego coś zrobimy i no ja tak zrobiłam, także zamówiłam takie zamknięcie do obiektywu, no i to nie jest to. Już ostatnia rzecz z C&Direct. Jest to taki mega zestaw do włosów. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jest ulotka, co do czego służy. I wiecie, ja mam długie włosy, moja Lili, córka, również ma długie włosy, więc pomyślałam sobie, że zamówimy takie coś i będziemy ćwiczyć, robić nasze fryzury jakieś nowe, coś pokombinujemy. No i tutaj jest pokazane, co jak się robi. Co do czego służy, jest taki tutorial szybki, taka książeczka, więc sobie zobaczymy co i jak. Na razie to jest taka paczka, może szybko Wam pokażę. Jest coś takiego, to jest pomocnik do robienia, dobieranego, tak? Dobieranego, tak.
pomaga nam robić dobierane, także rozdziela pasma na trzy. Druga rzecz to jest gąbeczka, wiecie, robimy sobie tutaj koczka, ale ja mam jasną, Ewa jasną, więc kto ma ciemne włosy, to podaruje tą gąbeczkę. Dalej tutaj jest taki zestaw do robienia również do włosów, też takie trzy rzeczy. Kolejna, o, to również pomocnik do dobieranych, także takie coś. Będziemy testować, może zrobię taki filmik z testami. O, patrzcie, kolejne jakieś takie tutaj do skręcania włosów. No, będziemy próbować, testować jeszcze kolejna rzecz. Tutaj jest taki, o, taki wyginający się. Jak tu się robi? A, również takiego koka można z tego zrobić. Dobra. Wszystko będziemy testować, pokażę je tak dalej. Tu jakieś klipsy, coś takiego. A, że można sobie zrobić koczkę i przez koczka przesunąć. Dobra, i tu dużo naprawdę dużo tych rzeczy jest. Kolejna rzecz jest taki. Aha, tutaj jest, są takie jakby grzebyki, gdzie możemy sobie z przodu unieść i zrobić sobie takiego, wiecie, o. Coś takiego, albo z tyłu, tutaj na przykład, tutaj włosy ładnie związać, no wiecie co, zczesać i z tyłu sobie tutaj tak podnieść troszeczkę, więc również bardzo fajne, może jakieś takie fryzury porobię, chociaż dla mnie z fryzurami troszeczkę ciężko jest zrobić, bo jak wiecie, ja mam tylko godzinę nagranie filmu, gdzie mija mi się i mnie kręci, Lileczka, tu moja córcia, jest ze mną w salonie i jest bardzo grzeczna, siedzi, patrzy na Monię, jak Monia pokazuje wam, jak mówi i naprawdę mogę nakręcić film, ale kiedy jest Mija, wiecie, z fryzurami troszeczkę dłużej schodzi, kiedy jest Mija, ona nie da nakręcić. I tutaj również kolejny produkt, takie dwie rolki. Ja tu jeszcze raz to samo. I już ostatnia końcówka. Ocie, florek, ale dużo tego, mogę wam. Oj, gorąco mi się już obłoki zrobiło, aż. Dobra, ostatnie rzeczy to są tak, dwie gumeczki, czarne spinki, wsówki i takie jakieś. Nie mam pojęcia, takie jakieś kręciołki, tutaj jakieś maluteńkie wsówki. Kolejna rzecz to jest, to są rzepy. Jejku, muszę to wszystko otworzyć i sprawdzić. Tu są czarne gumeczki, takie malutkie. Kolejne takie miniaturkowe wsówki, o, takie miniaturkowe wsówki są bardzo fajne. Wszędzie kupię takie wielkie i opaska. Ciach, zaraz zobaczymy, może tak. Może taka opaska dałaby się właśnie, jak będę miała koczka, to sobie zrobić tak, trochę przytapierować i coś takiego, taka opaska. To by były już całe zakupy, tak mi się wydaje, że całe zakupy, nic nie pominęłam, z Sindery. Chciałabym wam zrobić test na żywo tej czarnej maski i coś z włosami, bo bardzo fajnych dużo rzeczy jest, naprawdę taki meta zestaw do włosów. Wiecie co, na tych stronkach, gdzie są właśnie takie gadżety, staram się teraz zamawiać trochę takich fajnych gadżetów do wypróbowania, do przetestowania, co mi się spodoba, będę wam oczywiście polecać. Na razie zamówiłam sobie okularów, troszeczkę, aż 5 par, bo jak wiecie, jadę na wakacje, kapelusz, kapelusz taki, wiecie, troszeczkę będzie pracy, żeby go wymodelować, ale na wakacjach fajnie wygląda. Fajne do zdjęć, nawet do zdjęć sobie zamówić taki kapelusz, jest spoko, skakanka. Ciekawa jestem tej lampy, także oczywiście dam wam znać. Zadowolona jestem z tych rzeczy, bardzo, bardzo, bardzo zadowolona jestem z okularów. Naprawdę super okulary. Kiedy jeszcze były wyprzedaże w Beszce, kupiłam sobie taką bluzę, ale to tak wiecie co, akurat sklep u mnie na shoppingu jest przy końcu, kiedy idę do parkingu i tak mówię, ach, wejdę, a ja zawsze na zakupy idę z dzieciakami. Wiecie, to są zakupy z dzieciakami, to są żadne zakupy dla mamy. Mówię sobie, a wskoczę szybciutko, przeszperam. Lili, moja starsza córcia, siedziała na półce, Mija w wózku, a mama coś tam przeszperała i słuchajcie, w 4 minuty znalazłam taką bluzę. Bluza naprawdę bardzo fajna, z myszką mini, jasna bluza, mięciutka, rozmiar M i wiecie co, ja rozmiar S noszę i rozmiar M. Idealny, mama szybko w sklepie przed wielkim lustrem przymierzyła piorę i kosztowała ona 9,90 na metce, a kiedy poszłam do kasy, okazało się, że kosztuje 7,99, także 7,99 euro za bluzę, to jest naprawdę nic. Zauważyłam, że dużo więcej tańszych rzeczy kupuję dla siebie niż dla dzieci.
Widzicie, jak to jest? Mama po prostu mało na siebie wydaje. Ostatnią rzecz, jaką chciałam Wam pokazać, jest to prześliczny naszyjnik, który mam tutaj na sobie z firmy Soto. Zamówiłam dla siebie gwiazdeczkę oraz zamówiłam dla mojej córci gwiazdeczkę. I słuchajcie, mamy taki komplet mamusia i córcia. I zobaczcie, jak pięknie on się prezentuje. Jest naprawdę bardzo ładny, taki słodziutki. Ja specjalnie wzięłam takie krótsze łańcuszki, bo lubię takie, no krótkie lubię, fajnie wyglądają, chociaż ciężko się taki krótki zapina. Kiedy próbuję zapiąć, to wiecie, trochę z roboty, bo jednak pazury człowiek ma i trzeba trochę kombinować, ale krótkie, piękne naszyjniki, bardzo, bardzo ładne. Jest to srebro pozłacane złotem. No, tak się prezentują. Ja jestem zadowolona, a Ty, Lili? Też. Też jesteś zadowolona? Podoba Ci się? I kiedy mamunia zakłada, to i moja córcia mówi... Też założysz taki naszyjnik. Także tyle by było, kochani, z dzisiejszych zakupów. Wszystkie linki do wszystkich sklepów zostawię Wam oczywiście standardowo w opisie pod filmem. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał vlogowy DLM. Jeżeli nie odwiedziliście mnie na Instagramie, serdecznie zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki i do mami, do Liski również Was zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Pa!